Znajdujemy się w kabinie Maxi Vision ciemnika Deutzwar. Jest to kabina bardzo wygodna, komfortowa, gdzie całe centrum sterowania zlokalizowane jest po prawej stronie, zespolone z fotelem zawieszonym na poduszce powietrznej. Jak w każdym ciemniku Deutzwara mamy tutaj oczywiście trzy kolory obsługi sterowania ciemnikiem plus czwarty do obsługi WOM-u. Także operator, siadając z jednego modelu do drugiego, bardzo szybko się może odnaleźć i zacząć pełną pracę, pełną obsługę. Głównym elementem jest tutaj joystick. Joystick identyczny jak w wersji Agrotron RC Shift z guzikami od podnośnika przedniego, tylnego, kierunku jazdy, tempomatów i obsługi również dwóch par wyjść hydrauliki. Niżej kolejne pary hydrauliki, kolor oczywiście niebieski. W niższej części skumulowane przyciski obsługi napędu, łącznie z systemem ASM zarządzającym tymi napędami. Przycisk neutral restytuujący nam kierunek jazdy. Dwa guziki od dwóch pamięci obrotów silnika. Niżej pokrętło, potencjometr służący do ustawiania zakresu pracy obrotu i skrzyń biegów, blokady, hydrauliki, podnośnika tylnego, systemu wspomagania hamulców na zjazdach, aby pomóc tutaj ciemnikowi zrobić to płynnie i bezpiecznie, system auto-WOM oraz dwa pokrętła bocznej konsoli od regulacji przedniego i tylnego podnośnika ciemnika. Duży przycisk hamulca, który można zabezpieczyć manualnie lub po zgaszeniu ciemnika zrobi to ciemnik automatycznie, bez użycia rąk operatora. W tylnej części podłokietnika mamy dwa przyciski z oznaczeniem kierownicy. Jest to system Easy Steer, gdzie możemy zredukować ilość obrotów kierownicy z pełnego zakresu do 2,5 obrotu kierownicy oraz system auto, kiedy ciemnik jest zintegrowany z systemem sterowania GPS, będzie to funkcja autoprowadzenia w wyznaczonym kierunku. Pod podłokietnikiem znajduje się zarządzanie podnośnikiem tylnym, ustawienie różnych funkcji szybkości opadania, wysokości zadanej pozycji, czułości zintegrowanej z radarem, by tak ustawić napęd i wysokość podnośnika, by straty poślizg były minimalne. Mamy też dwa guziki niebieskie służące do ustawiania czasu i przepływu hydrauliki oraz poręczowy guzik od załączania lub wyłączania amortyzacji przedniej osi. Jest jeszcze taki potencjometr z oznaczeniem ACC, służący do zmiany czułości skrzyni biegów. Można sobie ustawić bardziej agresywną pracę lub płynną, ospałą, a taką przyjazną dla użytkownika. W modelu Warrior mamy do dyspozycji panel przełączników oświetlenia roboczego oraz drogowego, gdzie bardzo fajnie, czytelnie, przejrzyście możemy aktywować poszczególne oświetlenie. Po skończonej pracy jednym przyciskiem dane oświetlenie wyłączamy, a dnia następnego, kiedy będzie potrzebne, aktywujemy oświetlenie, które mieliśmy wcześniej zapamiętane. Wszystkie parametry ciemnika są na bieżąco wyświetlane na dwóch monitorach. Monitor główny, podstawowy na słupku kabiny oraz drugi jest to iMonitor drugiej generacji, gdzie zbiera wszelkie informacje o ciemniku i daje nam pełną możliwość sterowania opcjami ciemnika. Mamy tutaj do dyspozycji różne opcje wyświetleń. W tym momencie mamy otwarte okno informacyjne odnośnie napędów, dwa zakresy tempomatu, do tyłu, również do przodu, zakres tolerancji
wałka odbioru mocy i obrotu silnika. System autowom, tak jak wcześniej mieliśmy opcję sterowania czułością skrzyni biegów, to nam będzie się wyświetlało dany zakres, który mamy w chwili obecnej wybrany. Na bieżąco monitorowanie turbospeżarki, jej wydajności oraz temperatury. Przechodząc okno niżej, wchodzimy w zakres podnośnika. Czerwona ikona mówi nam, że jest w tej chwili system zablokowany. Oczywiście w czasie pracy możemy go rozblokować i na bieżąco używać oraz jego parametry wszystkie oceniać. System bardzo podobny, jeśli chodzi o przedni podnośnik, stąd jest to opcja dodatkowa, kiedy ten podnośnik występuje. Niższa ikona, cały zakres sterowania hydrauliki na poszczególnych sekcjach, gdzie możemy sobie również wszystkie opcje danego wyjścia, danej pary wyjść ustawiać z mocą przepływu, szybkością, czasem, także pełen zakres funkcjonalności. Ikona niżej jest to system do zarządzania sekwencjami na obrotach, gdzie możemy programować poszczególne funkcje ciągnika, zapamiętać je i potem ciągnik będzie nam te wszystkie opcje wykonywał po kolei, tak jak sobie tego życzymy. Kolejna ikona służąca do zmian ustawień jazdy w stosunku do parametrów skrętu kół, zamęczania, rozmęczania, blokady mostów, dane prędkości, przy której ma to się odbywać oraz system ASM, gdzie też będziemy widzieć na bieżąco kąt akurat dany skręt, który mamy ustawiony w czasie jazdy. Dwie niższe ikony służą do zbierania informacji z prac oraz serwisowych. Przechodząc na lewą stronę ekranu mamy tutaj opcję połączenia z systemem nawigacji AgroSky oraz parametrów pracy ciągnika, gdzie mamy na bieżąco ilość paliwa zrzutą, daną powierzchnię uprawioną, które to też oczywiście możemy sobie ustawić na ekranie głównym, gdzie te informacje będziemy mieć podawane z pierwszej ręki. W tej chwili przeszedłem na właśnie system nawigacji, gdzie głównym pulpitem na ekranie mamy właśnie dane pole, które będziemy w danej chwili uprawiać. iMonitor drugiej generacji jest systemem dotykowym, gdzie ekran o przekątnej 14 cali daje nam możliwość wszystkich parametrów dobierania, wybierając ikon. Natomiast jeśli komuś nie odpowiada ten typ obsługi, ma do dyspozycji też panel manualny z funkcją przycisków oraz potencjometru.